Słowo Boże na dziś, 5 czerwca. Tobiasz zawołał do siebie swego syna i rzekł do niego: co damy temu świętemu człowiekowi, który ci towarzyszył w twojej podróży? Przywoławszy go, wtedy ojciec wraz ze synem wzięli go na stronę i zaczęli go prosić, aby się zgodził na przyjęcie połowy wszystkiego, co sprowadzili. Wtedy anioł, będąc sam z nim, rzekł: błogosławcie Bogu niebios i wyznawajcie wobec wszystkich żyjących, że wielkie miłosierdzie wam wyświadczył. Dobrą jest rzeczą zachowywać tajemnicę królewską. Godzi się jednak ujawniać i ogłaszać o dziełach Bożych. Dobra jest modlitwa z postem, a jałmużna znaczy więcej aniżeli złoto i skarby. Jałmużna bowiem od śmierci uwalnia, ona to z grzechów oczyszcza i przyczynia się do znalezienia miłosierdzia i życia wiecznego. Ci bowiem, co dopuszczają się grzechu i nieprawości, są sami dla siebie wrogami. Chcę więc odkryć wam prawdę i nic nie chcę ukryć przed wami. Gdyś modlił się ze łzami, zmarłych grzebałeś, gdyś opuszczał posiłek i zmarłych podczas dnia, ukrywałeś w domu swoim, ja przedstawiałem twoją modlitwę przed Panem. A ponieważ byłeś miłym Bogu, przypadło na cię to doświadczenie. A teraz posłał mnie Pan, aby cię uleczyć i aby Sarę, żonę syna twego, od czarta uwolnić. Jam jest anioł Rafał, jeden z siedmiu, którzy stoimy przed Panem. Jest więc czas, abym powrócił do tego, który mnie posłał. Wy zaś błogosławcie Bogu i opowiadajcie o wszystkich cudach Jego. Psalm responsoryjny 13. Pan bardzo wielki, żyjący na wieki. Bóg każe i okazuje miłosierdzie. Posyła do otchłani pod ziemię i wyprowadza z największej zakłady. I nie ma nikogo, kto by uszedł jego ręki. Pan bardzo wielki, żyjący na wieki. A kiedy nawrócicie się do Niego całym sercem i z całej duszy, aby postępować przed Nim prawdziwie, wtedy On zwróci się do was i już nigdy nie zakryje oblicza swego przed wami. Pan bardzo wielki, żyjący na wieki. A teraz spójrzcie, co On wam wyświadczył i dziękujcie Mu pełnym głosem. Uwielbiajcie Pana Sprawiedliwego i wysławiajcie Króla wieków. Pan bardzo wielki, żyjący na wieki. Alleluja, alleluja, alleluja. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, Marka. Jezus, nauczając rzesze, mówił: strzeżcie się uczonych w piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w półwłóczystych szatach. Lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsce na ucztach. Obiadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok. Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: zaprawdę, powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.